jak działa mózg. Odpowiada profesor Jerzy Wytulani. Alicja śpi. Nic dziwnego. To była pracowita niedziela. Włożyła mnóstwo sił w skakanie przez kałuże, szukanie żab i niestety w odrabianie zadania z matematyki. A potem zasnęła. Gdy śpimy, odpoczywając po całym dniu, nasze narządy, czyli to wszystko, co mamy w środku ciała, pracują dalej, jak w wielkiej fabryce, w której nigdy nie ma miejsca na lenistwo. A jeśli mowa o snach... Cisza! Odezwał się mózg. Niepozorny, szaro-bury, pofałdowany organ, ważący trochę ponad kilogram. Alicjo, to ja, generał. Odpowiadam za to, że czujesz, myślisz, mówisz, widzisz. Za to, że potrafisz podejmować decyzje i za to, jaka jesteś. Alicja trochę się zdziwiła. Jestem jak komitet ekspertów, jak rząd państwowy lub dwór królewski. A do tego mam do dyspozycji całą armię. Jaką armię? O czym ty, mózgu, mówisz? O armii w twojej głowie, moja droga. Zarządzam w twoim mózgu prawie 100 000 000 000 żołnierzy, których nazywam neuronami. W zależności od tego, co właśnie robisz, czy rysujesz kredkami, czy czytasz, czy skaczesz po drzewach, różne neurony biorą się do roboty. Tak więc, Alicjo, to bardzo ważne, czym interesujesz się jako dziecko, jak spędzasz czas i czego uczą cię w szkole. Mózgu, ale jak to możliwe, że ja z tobą rozmawiam? Przecież ja śpię. Mózg uspokoił ją. Rzeczywiście śpisz i śnisz o mnie. Ale ja istnieję naprawdę i wciąż pracuję. A sen to wytwór wyobraźni.